Rozpoczynamy posiedzenie Rady. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że posiedzenie Rady jest prawomocne w obecności radnych w liczbie stanowiącej kworum do podejmowania uchwał. Otwieram 37. sesję Rady Dzielnicy 6. Gronowice. Witam serdecznie panią Katarzynę Mitelsztedt z Fundacji Stańczyka, która będzie nam dzisiaj towarzyszyć podczas sesji. A dzisiejszą sesję protokołować będzie pani Małgorzata Sroczyńska. Przedstawiam projekt porządku obrad. Punkt pierwszy, ustalenie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu sesji 36. Punkt trzeci, przyjęcie planu rzeczowo-finansowego wydatków dzielnicy 6. Gronowice na rok 2014, druk nr 305. Punkt czwarty, opinia w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, druk nr 306. Punkt piąty, oświadczenia i komunikaty. Do chwili obecnej wpłynął do mnie jeden wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad 37. sesji w sprawie realizacji budżetu partycypacyjnego przez Radę Dzielnicy 6. Gronowice, druk nr 307. Druk ten został Państwu doręczony na stoliki. Czy ktoś z Państwa nie otrzymał tego druku? Czy jest na tyle wydrukowany? Wszyscy. Dobrze, w takim razie, czy są inne propozycje do porządku? Nie widzę, ponieważ nie ma innych zgłoszeń, przystępujemy do głosowania tego wniosku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, ręce podnieść, rękę do góry. A pan Jerzy Kopacz przewodniczy głosy. Bardzo proszę wyraźnie. Dziewiętnaście, dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 5.